Witajcie moi drodzy na moim kanale, z tej strony Bartek Boxer. Dzisiaj chciałem wam przedstawić najnowszy dodatek z Battlefielda 4. Jest to mapka operacji społecznościowych Dżungla. Odnośnie samej dżungli to miałem na samym początku trochę inne myślenie na ten temat. Myślałem, że skoro to jest dżungla, to pewnie będzie tam cała masa snajperów z celownikami Nocto czy termowizyjnymi, którzy tylko czekają, aż wychyli mi łeb gdzieś za krzaków, żeby od razu w niego dostać. No, troszkę się pomyliłem co do tego tematu, dlatego że wsiadłem na początku w sam helikopter, żeby troszkę polatać, troszkę zobaczyć, o co tutaj chodzi w tej całej mapie, jak ona tak naprawdę wygląda, żeby mieć jakieś delikatne rozpoznanie terenu. No i mapa naprawdę zrobiła dla mnie dosyć ogromne wrażenie. Nie tylko pod kwestii detali, które się znajdują na mapie, ale i również samego tego, czy twórcy byli w stanie nam przygotować. No, według mnie troszkę twórcy przeszli samych siebie. Teraz idę na świątynię, która znajduje się po środku. Przypatrywałem się tej świątyni troszkę przez dłuższy okres, i jestem zdecydowanie pewien, że do tej świątyni da się wejść, tylko trzeba znaleźć jakiś sposób. Zapewne większość już let's playerów Battlefielda szuka już sposobu na dostanie się do środka świątyni. Może i niektórym jest to znane. O, teraz widać, jak bardzo RPG lubią latać na tych mapach. Same pojazdy. No, pojazd na tych mapkach to jest helikopter, możemy znaleźć tutaj czołg, BWP, jakiś samochodzik transportowy, kłada i łódkę. Odnośnie broni, są tu dwie bronie dodatkowe. Jedną SKM, który mam w ręce. Można go znaleźć w jednym braku. Dobrze, chyba w jednym braku. Głowca. Znajduje się on nieopodal punktu. Chyba A, z tego co pamiętam. I następną bronią jest łuk, który jest wyposażony bezpośrednio w strzały, które są w stanie zatruwać przeciwnika. No, generalnie polega to na tym, że wystrzeliwujemy taką flarę, niekoniecznie w nasz cel, ale koło niego i powstaje taka łuna zielonego dymu, która zatruwa przeciwnika. No teraz akurat widać, jak podchodzę do RKM, tylko że powycinałem takie niektóre najciekawsze momenty. Nie da się z tego RKM-a przybliżać odnośnie celowania. Trzeba po prostu strzelać jak najlepiej się potrafi. Najlepiej jest strzelać z kolana, ale pojazdom, z tego co tutaj było widać, zadaje on jakieś tam obrażenia. W tym filmiku pokażę wam jeszcze, jak dojść z jednego z punktów, żeby znaleźć nasz łuk. Jeżeli tam będzie zamknięta ta skrzynka, w której ja biorę łuk, należy w nią po prostu walnąć nożem i skrzynka otworzy się, będzie łuk. No, jak widać, drzewa są tutaj troszkę niezniszczalne w tej grze. Tutaj jest jeden z punktów, jest to fabryka. Odnośnie chyba to jakieś tam owoce są. Znalazłem tutaj taki jeden mini revolution. Znalazłem. Po prostu zauważyłem go i wam o tym mówię. Można jest zniszczyć cysternę, która jest podczepiona bezpośrednio pod ciągnik siodłowy, jak widać, ona cały czas się pali. I nie zgaśnie do końca rundy. Ja tutaj pograłem duży podróż i na max ticket sobie włączyłem. Chodziłem sobie trochę z łukiem, kilka strzałów w głowę udało mi się zrobić. No teraz akurat będziecie widzieli, jak dojść do samego łuku, żeby go odnaleźć. Ruszamy praktycznie przed siebie, teraz idziemy koło drzewa i wchodzimy w taki niby kanion. Przechodzimy w górę i tam będzie nasz łuk. Delikatnie nie uda nam moja akcja z tego strzelania. Wolę jakoś zwykłe strzały. No odnośnie tego, to spodziewajcie się jeszcze jakiegoś filmiku z tej mapki, dlatego że nagrałem dosyć dużo dzisiaj materiału, bo grałem duży podbój, to jest praktycznie 1,5 godziny grania. Kilka RPG-ów w Helki wyszło, także no, dobre to było granie. Także ja wam nie przeszkadzam, oglądnijcie sobie do końca i jak coś, zostawcie łapkę w górę albo komentarz. Na razie.
Właśnie Divi?
Wycofałem czołg przeciwnika na północ.发现了敌军坦克。Cel